Najwyższa Rada ds. Uchodźców opublikowała raport na temat 10 najbardziej zaniedbanych konfliktów przesiedleńczych na świecie. Po raz pierwszy odkąd NRC Norwegian Refugee Council, robi ten, przygotowuje ten raport, wszystkie 10 najbardziej, najbardziej znacznych, najbardziej zapomnianych katastrof przesiedleńczych znajduje się na kontynencie afrykańskim. Nie jest to nic nowego, jak podkreśla NRC, że to właśnie Afryka jest tym kontynentem, gdzie właśnie tych kryzysów prześredniczych jest najwięcej. i Nasza uwaga jest najmniej skupiona na tym właśnie kontynencie. Natomiast jak podkreślają e, miejsca takie jak DRC, czyli Demokratyczna Republika Konga, która szósty raz występuje na tej liście, sprawia, że no cóż, uwaga mediów wola polityczna i pomoc międzynarodowa w kontynencie afrykańskim coraz bardziej spada, coraz bardziej zapominamy o tych katastrofach. W jednym opracowaniu, An Introduction to, to Conflict Disasters, To Forgotten Conflicts, autorzy podkreślają, że no cóż, zmienia się nasza uwaga, zmienia się świat, który kiedyś był analizowany, kiedy wcześniej zwracaliśmy większą uwagę na takie zaniedbane katastrofy, także na kontynencie afrykańskim. Teraz, ponieważ świat podzielił się na państwa rozwijające się i państwa upadłe, przyzwyczajamy się do tego, że, że pewne katastrofy już nie mają, już, już po prostu występują od lat. Wystarczy wspomnieć, że wojna na Ukrainie, która wybuchła w 24 lutego. Od, od, od momentu wybuchu tej wojny powstało już ponad 60 tysięcy artykułów dziennie powstaje na temat tej wojny, natomiast jeśli chodzi o konflikt w Burkina Faso, tam występuje ich tylko 28 tysięcy od, od, początku, od początku kryzysu przesiedleńczego. To są ogromne rozmiary, ogromne dysproporcje naszej uwagi, co sprawia, że pomoc humanitarna, pomoc ludziom, którzy są najbardziej zagrożeni tymi, tymi katastrofami jest coraz mniejsza.